widzicie w następnej degustacji. Tym razem Brock Premium z Van Poole'a, 5% alkoholu. W składnikach jest piwo pasteryzowane, 5% alkoholu. Składniki, ok. Woda, słód jęczmienny, słód browarny i chmiel. No i tyle piszą. Nic ciekawego tutaj, co? Też nic ciekawego. Jak widzicie, piwo wygląda jak piwo. Ładna barwa. Mimo że jasne, to wchodzące w złoto. Bardzo ładne. Piana nie była zbyt duża, ale ładnie zbudowana. Małe przeważnie i średnie pęcherzyki, tylko że opadła. Ale tak, to jest ładnie zbudowana, dosyć gęsta. Tylko że opada. Piwo jest klarowne, jak widzicie. Bardzo ładnie wygląda. Aromat niewielki, lekko słodowy, jakieś takie cytrynowe akcenty odświeżające, gdzieś tam z tyłu lekko ziołowe, może lekko trawiaste akcenty chmielowe, ale gdzieś tam bardzo daleko. Ogólnie aromat niewielki, szczególnie że piwo jest ładnie schłodzone, dzisiaj jest gorący dzień, także pić mi się chce. Schłodziłem sobie piwko i oto degustacja. O, i to jest to. Zimne piwo w gorący dzień. Cudo. Piwo samo w sobie oczywiście nie jest jakieś genialne. Średnie ciało. Tylko odrobina słodowości, jakiejś słodyczy została w nim. Ale jest fajnie nagazowane, lekkie cytrynowe akcenty odświeżające, zdecydowanie pijalne, odświeżające, gasi pragnienie zdecydowanie. Jeśli chodzi o goryczkę, naprawdę niewielka. Naprawdę niewielka, trzeba jej się doszukiwać, lekkie akcenty ziołowe, no i to wszystko. No i to wszystko, ale jest zimne i mokre. No, nieoceniona zaleta przy tej pogodzie, także dobre. Dobre, na tą pogodę świetne. Oczywiście no, to jest tylko europejski lager. Nie jest bardzo nachmielony, ale tak jak powiedziałem, dwie najwyższe, największe zalety tego piwa to, że jest zimne i mokre. A poza tym nie ma wad. No to nie kłóćmy się, a takie piwo jest dobre na tą pogodę. I przy tym pozostańmy. Naprawdę z przyjemnością się pije, jak jest gorąco. O, i tak to powiem. No bo co, no nie będę wmawiał wam, że jest piwo niedobre, bo jest dobre. Z tym, że tak jak powiedziałem, no praktycznie tam nie ma chmielowości. Słodowości też nie jest za dużo. No ale jest mokre i zimne. Główna zaleta. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie.